in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Dobry YouTube. Jak widzicie, wczoraj był trening deloadu dołu ciała. Wczoraj zaraz po robocie pojechałem z swoją przyjaciółką na lunch do restauracji Together w Sopocie. Także jeżeli jesteście z Trójmiasta i nie słyszeliście o tej restauracji, to serdecznie polecam, bo za lunch zapłacicie 29 zł, a naprawdę są bardzo fajne dania. Także polecam, jak ktoś nie słyszał. Teraz właśnie jadę na trening góry deloadu. Dzisiaj podjadę do sklepu Sportowe Suple. Mam w planach recenzję pewnego produktu, no i jeszcze muszę sobie kupić spray do smażenia. Także zapraszam na trening i widzimy się potem w domu. Siemanko. Właśnie wróciłem z roboty. Widzieliście mój trening, znowu nuda, deload, tym razem była góra. No ale na szczęście jutro już mamy ostatni trening, potem robimy 3 dni przerwy, w weekend nie idę na siłownię i od poniedziałku wracamy z normalnym obciążeniem, także może coś ciekawszego się pojawi. A teraz, tak jak obiecałem, zrobię dla Was test pewnego produktu, będzie to baton i nie jak większość może się domyślać Quest Bar, ale baton o podobnym składzie, mianowicie to będzie Victory Bar. Substytut dla znanych Quest Barów. Quest Bara też kupiłem, akurat był cytrynowy sernik, także na spróbowanie, bo jeszcze tego nigdy nie próbowałem, ale dzisiaj o tym nie będę mówić. W każdym bądź razie jedna podstawowa różnica między tymi batonami to jest to, że ogólnie Victory jest trochę droższy, tańszy. Ogólnie tak czy siak jest to mega drogi baton, no bo zapłaciłem za niego 10 zł w sklepie stacjonarnym, także dlatego jest trochę wyższa cena. A za Quest Bara 12 zł, także jest 2 zł różnicy. W internecie na pewno można znaleźć troszeczkę taniej. Smak, który ja kupiłem, to jest Fudge Brownie. Nie wiem, czy Quest ma taki smak. Nie wiem, nieważne, potem sprawdzę najwyżej. W każdym razie, jeśli chodzi o makro tego batona, 6 g tłuszczu, podobnie jak Quest Bar, 28 g węglowodanów, w tym 20 g błonnika i 8 g cukru, no i 21 g białka, czyli wychodzi mniej więcej podobnie jak Quest Bar. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w smaku i potem powiem Wam o mojej opinii na temat tego typu batonów, tego typu suplementów. Live taste test. Konsystencja praktycznie identyczna jak Quest Bara. Smak spoko, no czuć, że to wiadomo, nie jest jakiś Snickers czy tego typu rzeczy. Czuć, że tu jest po prostu
białko jakieś rzucone. No chyba jednak Quest Bary mi smakują. Ciężko jest to porównać, bo chyba nie ma takiego samego smaku, a przynajmniej nie próbowałem, jeśli chodzi o Questa. Quest Bary próbowałem w smakach Cookies and Cream, S'mores, Double Chocolate Chip, Raspberry coś, tam nie pamiętam, już coś z maliną. W każdym razie, no wszystkie te smaki bardzo mi podjeżdżały, bardzo mi smakowały, więc spoko, no nie powiem, że nie, no tańszy jest o 2 zł. A teraz moja ogólnie opinia na temat tego typu rzeczy. Ogólnie ja swój błonnik staram się i zawsze wyrabiam ze swojego pożywienia. Nie ufam tego typu suplementom, no bo jak w takim batonie macie 20 gramów błonnika, no to wiecie, no gdzieś tam w ciągu dnia mimo wszystko ten błonnik gdzieś tam wejdzie. Jeśli tego nie liczycie, no to może się skończyć jakimiś gazami, rozstrojem żołądka czy tego typu rzeczy. Także ja ogólnie nie polecam, chyba że liczycie te makro, i ogólnie tego typu batony brałbym jako, powiedzmy, takie, nie wiem, zabezpieczenie, jak jedziemy gdzieś w jakąś podróż na przykład, tak? Czy gdzieś tam w ogóle wyjeżdżamy na jakieś wakacje, tego typu rzeczy, i wiemy, że nie będziemy w stanie jakoś tej naszej michy trzymać czysto, nazwijmy to, no to wtedy możemy sobie jak najbardziej pozwolić na takiego batona, ale też żeby codziennie wydawać 10 czy 12 zł na, no to wiecie, no dobry obiad można naprawdę za to zjeść, nie? I to na mieście. Także to była moja krótka opinia na ten temat. Jeśli faktycznie potrzebujecie tego typu rzeczy w swojej diecie, to ciężko jest wam uzupełnić błonnik, to spoko. Ale mówię, też bym nie ufał temu jakoś specjalnie. Jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, to tyle. Także dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o łapki w górę, subskrybowanie kanału, udostępnienie go dalej. I widzimy się w następnym filmie. Pozdro.